Witamy wszystkich na nowej sesji w Raven. Dzisiaj mam dość specjalny odcinek, ponieważ witamy w rodzinie nowego członka, odgrywanego przez samego Rudego. I może Rudy, jako na wstęp, jak wywołany już do tablicy, przedstawisz trochę swoją postać, bo o ile już będzie miała ona swój spotlight i opowie, raczej przedstawi się większemu gronu rodziny, to ty jednak będzie dobrze, jeżeli przedstawisz dokładniej swoje wyobrażenie o niej. Oczywiście, że tak. To moja postać ma na imię Bernard. Bernard jest oczywiście z bardzo prominentnej, lecz przekrętnej rodziny. Około 30-letni. Typ, powiedziałbym, może naukowiec to za duże słowo, ale raczej człowieka wykształconego, który skupia się mocno na naukach naturalnych, niehumanistycznych. Jest dosyć wątły, dosyć taki zapatrzony w dal. Jego twarz raczej zawsze jest zamyślona, co też można powiedzieć, że czyni go szlachcicem, bo przecież tylko szlachcic ma czas na takie pierdoły jak myślenie, a nie ciężka praca. Więc jest takim myślicielem, lecz nie filozofem. O nie, nie. Oprócz tego ma kilka dziwnych nawyków, które też dążą do tego, jakim archetypem gram, bo gram uwięzionym duchem, czyli moje ciało już dawno nie żyje, a moja dusza ponownie je zasiedliła, żeby czegoś dokonać. Co to, nie wiem, to liczę na mistrza gry, że mi przygotuje wspaniałą historię, skończoną oczywiście bezsensowną śmiercią w rowie. O, przepraszam, ten Warhammer. Tak. Ale myślę, że coś da się zrobić. Tak, to jak się ubiera, to ubiera się od szczytu do głów ubrany, zawsze nawet jakąś czapkę nosi, czy melonik. Rękawiczki, bo w ramach tej klątwy, w ramach tego, że jest duchem w jakimś ciele, nienawidzi dotyku innych istot żywych. Po prostu go ten dotyk obrzydza, ten dotyk jest dla niego nieprzyjemny, więc zachowuje od wszystkich dystans fizyczny. Nie wiem, jak został zabity. Ma kilka podejrzeń. Ciągnie go do centrum wydarzeń, czyli do rodziny, bo uważa, że tam coś czeka go rozwiązanie. I nie wiem, czy opowiedzieć, jaka była pierwsza interakcja z rodziną, czy to zostawimy na później. Raczej zostawimy, bo niewątpliwie to wyjdzie. Ale zdradzimy już może na początek, że osobą, z którą ta pierwsza interakcja miała miejsce, jest tutaj obecna dzisiaj na sesji, a jest to postać należąca do naszej drogiej Izy. Tak, to była Sybilla, nasze obłąkane medium, panna na wydaniu, oczko w głowie rodziny Corvus, która... Poznamy dzisiaj jednak chyba, kto skradł jej serce, bo to na pewno nie są ci wszyscy kawalerowie, którzy pojawiają się na balach. Z pewnością, ale dzisiaj Sybil na swoim domostwie i nie będzie sama, choć będzie dzisiaj mocno opustoszałe. Mamy dość chłodny, letni wieczór, zaskakująco zimny, patrząc jak poprzednie dni były wypełnione ciepłem słońca. Tak ten dzień był na wyraz pochmurny, nieprzyjemny, jakby trochę oddawał niezbyt miłą atmosferę w domu Corvus, który dzisiaj w większości będzie opustoszały. Dlaczego? Część rodziny trochę się boi choroby, która męczy jednego z nich, konkretnie Mortimer. A więc jego matka
wraz z jego jego służbą, która go wychowywała, udała się do zdobyć lekarstwa odpowiednie, bo niestety biedak obecnie leży w gorączce i malignie. Większość domowników też wyjechała, może żeby trochę się martwiąc, mówią, żeby samemu się nie zarazić, mówią, że trzeba dojrzeć domostw i innych posiadłości. Jaka jest prawdziwa natura? Nie wiadomo, pewnie w większości się nie przyznają do tego. Cóż, w domu została Sybilla, która wręcz nawet dostała go pod swoją opiekę. Pomijając Tomasa, ale Tomas chyba dalej ma pewne rozterki finansowe i siedzi zamknięty na cztery spusty, a też raczej o wiele bardziej jest gotów oddać pod opiekę dom młodej Sybilii, aniżeli swojemu synowi, który zniknął w miasto razem z resztą bohenerii artystycznej. I powiedz mi, droga Izo, co może robić Sybilla i czy czasem może nie wyprawiła sobie jakiegoś małej imprezki z tego powodu? Myślę, że Sybilla teraz przez te ostatnie, no nie wiem, czy to jest tydzień od naszego ostatniej gry, znaczy w historii z ostatniej sesji, bo na pewno jest człowiekiem z misją zorganizowania wspaniałego wernisażu. Więc myślę, że jest pochłonięta planowaniem tego spotkania. Siedzi gdzieś właśnie w swoim pokoju, okutana w jakiś szal, skoro jesteś tak chłodno. Układając właśnie to z te gości, wypisując w zasadzie, planując i menu, i po prostu wszystkie szczegóły, bo chcę, żeby ten wernisaż był naprawdę udany. Tak, a myślę, że Wiktor był całkiem, nie licząc może doboru samych prac, tak? Myślę, że Wiktor był całkiem zadowolony, żeby scedować tą część towarzyską na nią. Więc ona w swoim żywiole właściwie się temu oddaje w tym momencie. Tak. Więc myślę, że w tą stronę bym poszła, jeżeli jak spędza dzisiejszy dzień. A więc z pewnością przegląda wszelkie kieryciny, listy, bo też pewnie rozesłała wieści co do tego, że szukają godnych obrazów. I z taką właśnie wiadomością do jej komnaty, a ty przychodzi twoja kochana Agnes. Panienko, panienko, tak widzisz, jak tak wchodzi. Staje w tym szalu taka. Chodzi. Dostałam nową paczkę. Aczkę, ktoś chyba zamiast rekomendacji chyba przysłał nam obrazy. O! Co daje tutaj? Jestem ciekawa. Już. Kładę. Oj. Panienko. Ja się dziwię, taki że... duży obraz jest taki? Nie, jest dość wielkości może 30 na 30. Po prostu dość ciężki. Chyba ktoś popakował tam kilka płótni albo co gorsza wypchał jakimiś innymi twórczościami artystycznymi. Ach. Panienko, mnie to zadziwia, że panienka tak się w to angażuje, zamiast oddać to paniczowi Wiktorowi. Ja słyszałam, że same jego prace by wystarczyły.
A z pewnością tak słyszałam od pewnej rodziny, która już się jest zaproszona głównie przez Turę. O, no. No, Michel na pewno jest wśród zaproszonych. No tak myśleliśmy, ale zaczęła się. Tak trudno jest zrobić małe przyjęcie. Szczerze mówiąc, to wątpię, żeby panienka kiedykolwiek była na małym przyjęciu. No właśnie. To jest niemożliwe. Ale podchodzę i z ciekawością. Chodźmy, zobaczmy te obrazy. Rozpakowuję ci, kładzie gdzie na stoliku. Wyciągacie, a to obrazki rzeczki. Rzeczki krajobrazów. Pomiędzy jednym a drugim obrazem jest mniej więcej jakiś mały totemik przedstawiający zwierzęta wijące się wokół niego jak po schodkach niewidocznych. Naprawdę ciekawe wydzieła, aczkolwiek chyba cóż, ciężko powiedzieć, czy brakuje temu smaku, czy jednak on jest. Jednak Wiktor by się tutaj z pewnością bardziej przydał. Rzeczy są podpisane? Jest jakaś sygnatura? Tak, tak. Roger de Mau. Roger de Mau. Szukam w pamięci, czy spotkałam się z tym. Mówi mi to coś? Sybilla uważa, że zna wszystkich wartych, żeby byli znani w mieście, więc. Więc możesz zawsze powiedzieć, czy Sybilla go zna i jak go postrzega. Dobrze, jeżeli to nie jest jakiś taki tajemniczy artysta, no to powiedzmy, że was słyszałam, ale bardziej od strony chyba, że gdzieś Wiktor jakąś rywalizację z Wiktorem między nimi właśnie artystyczną. Samego człowieka nie spotkałam dotąd. Oczywiście obił mi się uszy. Słyszałam, że jest dobry, no wystarczająco dobry, żeby Wiktor, że mógł rywalizować z Wiktorem, który wiadomo jest wspaniały. Ale nie, jakoś nie jestem w stanie przypisać twarzy temu artyście. Właściwie myślę, że warto byłoby to nadrobić. Z pewnością. A obecnie, tak przeglądając obrazy, coraz ciężej ci to wychodzi z prostego faktu, że się dość szybko ściemnia i czujesz, Ja jakby dodatkowy mróz cię przeszywał, jakby znaczy, temperatura rzucam okiem, mocno ale ściśnie. Na pewno to jest coś, co ustaliliśmy tak z Wiktorem, że to on będzie dobierał pracę, bo rzeczywiście jest tutaj lepiej do tego wykwalifikowany. Przy czym ja mogę mu kilka takich rad typu słuchaj, nie chcemy tej osoby za bardzo obrazić, więc może dorzućmy jakąś pracę od strony takiego powiedzmy poruszania się wśród towarzystwa, ale no pod względem merytorycznym na pewno nie jestem w stanie się wypowiedzieć. A może już dotychczasowych prac albo zaproszeń wybił ktoś znaczny dla Sybilli? Jakiś tajemniczy artysta. Może jest taki tajemniczy artysta u nas, którego nikt nie zna tożsamości, a który
potrafi dawać takie właśnie fantastyczne, może trochę takie właśnie pełne grozy, widoki, cmentarze, właśnie postaci wyłaniające się z mgły. I te obrazy nie są właśnie pod... Znaczy jest sygnatura zawsze taka sama, ale to nie jest imię i nazwisko i nikt nie wie, kto te obrazy maluje. Pojawiają się w obiegu. Są bardzo poszukiwane, nie ma ich zbyt wiele. Oczywiście pojawiły się podróbki, ale dość szybko widać, że to nie jest to samo, bo te obrazy, jak na nie patrzysz, to czujesz ten niepokój. Właśnie czujesz, że na ciebie wpływają. I to byłoby cool, mieć jakiś nowy obraz tego artysty na wernisażu. W tym czasie, kiedy Sybilla zastanawia się, czy ma już wystarczająco nowych artystów na ten bal, na ten wernisaż, do posesji zajeżdża tymczasem nowy, nieznany powóz. A w nim już nie za bardzo młodzian, patrząc na realia, ale z pewnością wystyngowany, który do tego domostwa zajeżdża z pewnym planem i pewnością w sercu. Gdzie możemy widzieć, albo raczej z jakim nastawieniem wjeżdża na podwórze? Głównie niepewności, albo czeka w środku. A też z drugiej strony mocno zdeterminowany, że zresztą mając ku temu we własnym mniemaniu mocne powody, że wpuszczą go do środka i go nie wyrzucą, albowiem jest, cóż, niechcianym synem tej rodziny, można delikatnie powiedzieć. Ale to będą oni musieli się z tym zmierzyć, nie on. W jego mniemaniu ma prawo tam przebywać, ma prawo żądać, żeby go przyjęli i ma prawo żądać wyjaśnień. Albo spowodować skandal w lokalnej szlachcie, który stanie się bardzo źle dla tej rodziny. Z pewnością. No i pewnie już samo przybycie, nie do końca, nazwijmy to tak, zaproszonego gościa, też w niemiłym były dzień. To się odbija, ten chłód nieprzyjemny na całym całej okolicy. Zajeżdża, wychodzi, puka do drzwi masywną kołatką. Kołatką musi się obecnie nastać. Puka raz. Drugi. Co sobie myśli? Mają strasznie leniwą służbę. I tak. W tym czasie Agnes mówi: panienko, ja zostawię, muszę lecieć do dalszych obowiązków. Jakby coś, to jestem, tylko proszę głośno krzyczeć, bo niestety głównie dzisiaj jestem sama. I na to Bernardowi otwiera niska, ska pulchnata, z milutką twarzą starsza pani, tak: dzień dobry, pan był umówiony do kogo? Zawsze jestem umówiony. I może nawet wpycham ją do środka, żeby wejść. Wchodzę jak do siebie.
Wchodzisz do pięknego, ozdobnego przedsionka pełnego obrazów tutejszych już zasłużonych i nieobecnych członków rodziny, tym samego Lorda Poego, który założył to miasto w centralnej części, która idzie w górę po dwóch rzędach schodów. Korzystając z okazji, to szukam obrazu ojca po prostu. Czy jest tutaj? Rozglądając się, w sumie widzisz samych starszy zasłużony. On ich, patrząc nawet po plakietkach, no to już przeszło najnowsze z setki lat temu. Jest ich dość sporo. Ale widzisz też nową, taką śpieszną część, która prowadzi ewidentnie do salonu. I tam masz obrazy przedstawiające ostatniego Nestora Lordu, który niedawno opuścił ten padał łez, wraz z obrazami trzech jego synów, wraz z rodzinami, i w tym twojego ojca. Tak, ta suszka chodzi za mną, czy? Tak idzie skonfundowana, no, cię nie zatrzymała. Przepraszam pana, ale to tak nie wygląda. Musi poczekać. Proszę wybaczyć, ale dzisiaj jestem sama. Mama, gdzie? Kogo mam zaanonsować? Bernardo. Bardzo dobrze, a godność? Pokazuję na plakietkę z nazwiskiem ojca w to miejsce nazwiska. Bardzo miło, że pan lubi obraz pana Edwina, ale dalej pan nie odpowiedział na pytanie. Korbus. Ojej. Tak. Teraz troszeczkę odważniej zbliża się do ciebie, tak ustawia się, żebyś ty i obraz stali niemal stali obok siebie. Tak wygląda się. O mój Boże, o mój biedny. Ojej. Jak dobrze, że nikogo. Aniż to raczej widzę, nie. Widzę, że znałaś moją matkę. Patrząc po obrazie pani Lawianny, to raczej wspólnej matki, zresztą dzieci Edwina nie macie. Nie, oczywiście, że nie. Ojej. Ale jako służka i widzę, że służysz w tej rodzinie raczej dłużej niż krótko, zapewne słyszałaś o mojej matce wygnanej na prowincję, więc nie muszę ci dalej tłumaczyć, skąd jestem i kim jestem i czemu pan wyjeżdżał w tamtą stronę tak często. Pan miał dobre serce i wspomagał. Świetnie, możesz zawołać kogoś z rodziny. Większość nie ma, ale to jest. Nie wiem, czy to jest dobra pora. Nie ma dobrej pory i złej pory. Jest tylko ta pora. Mimo się. A że jak Tomasz się dowie, to zaraz będzie awantura. Nie, o nie wiem. O, chyba zostaje. Cóż, zawsze mogę udać się do miasta, wynająć tawernę i płacąc gospodarzowi, przez przypadek pokazać mu ten sygnet. Pokazuję jej sygnet, który pewnie dostałem od ojca. Proszę się rozgościć, ja już idę po pana, po lorda. Ojej, o mój Boże. Boże, i niemal tak biegnie swoim dość wolnym w porównaniu do innych ludzi, ale jak dla niej znacznym pędem.
Tak. O mój Boże, przez otwarte drzwi nawet Sybilla widzi biegną Agnes, pędzącą jak mała słodka kulka. Jestem zaciekawiona, co się wydarzyło, więc schodzę na dół w schodach. Jak widzę Bernarda, to się zatrzymuję na tych schodach, robię dwa kroki do tyłu, blednę pod pudrem i krzyczę: Dobry wieczór! Pamiętając, że podczas naszego poprzedniego spotkania on stanął w mojej obronie. I na pewno wyczuwasz coś, ale ewidentnie nie ma go w tej chwili przy tobie. Choć czujesz jego obecność mocniej aniżeli zazwyczaj. Próbuję ją chwycić. To prawda, że normalnie Sybille stara się przywoływać duchy, to postępuje zgodnie z rytuałem, wszystko przygotowuje. Także jakieś środki ostrożności stara się przedsięwziąć. Teraz wystraszona właśnie obecnością Bernarda i próbuję o wiele tak bardziej spontanicznie przywołać Gabriela swoją siłą, co nie jest właśnie jej typowym sposobem przywoływania, więc może być potencjalnie coś, co jest niebezpieczne, ale czuję, że potrzebuję go przy sobie. Więc skupia całą tą swoją, powiedzmy, tą energię, znaczy no tą moc, którą ma w sobie i stara się mimo wszystko go przyciągnąć. Dobrze, to sobie, jak to ci wyszło, rozwiążemy rzutem. Być może coś innego przyciągnie. Nie samego Gabriela, ale chwyta się jakiegoś. Chce postawić przed sobą obrońcę. I nie schodzi dalej po schodach, jak go widzi. Dobrze. To tutaj chyba raczej wyjątkowo umotywowana emocjami, tu chyba by było z pasji. Tak, właśnie myślę, że to byłoby coś nietypowo dla niej i nieprzygotowanego. I ona zawsze jest bardzo taka poukładana, wszystko zgodnie z planem. Pasję mam na dwa. Czyli mamy dwie kostki. I I bardzo nieładnie. przeciwko dwóm. Nie będzie pięknie, Ale bo jestem nie jest minus źle. dwa, minus dwa. Minus dwa. Więc z pewnością odprawiasz to wręcz zaskakując, stojąc, odprawiasz rytuał. Dość, można by było powiedzieć, prosty, bo zaledwie niby inkantację, jest je przywołanie, głos i czujesz, jakby od strony drzwi płynęło do ciebie chłodne powietrze i jakbyś uderzyło coś o ziemię. I Ej, nagle już wszystko przyszedł. dookoła w twojej głowie zamiera i chyba jesteś w stanie powiedzieć, że coś ci się udało. No. Tak. Lecz na chwilę obecną jeszcze twojego ukochanego przy tobie nie ma.
No tak, to było na pewno takie bardzo w momencie paniki, bardzo takie spontaniczne przywołanie ducha, czego ona zwykle nie robi, więc nic dziwnego, że mogą być komplikacje. Jednak, co robi obecnie dalej Sybilla? Myślę, że zostaje właśnie na tych schodach, patrząc się na tego Bernarda trochę no wystraszona, trochę jakby obawiając się, jak zacznie uciekać, zacznie mnie gonić, więc po prostu zamarła na tych schodach i patrzy, co on zrobi teraz. A co robi No, nasz Bernard? cóż, stare domy nie słyną z tego, że można po cicho zejść po schodach i być niezauważonym, więc zapewne słyszałem, jak Sybilla schodzi, tylko tak, ja jeszcze wykrzyczałam, żeby przywołać ducha swego ukochanego, więc na pewno słyszałeś. będąc człowiekiem kultury, pozwalam się dalej zaskoczyć, po prostu wpatruję się. Myślę, że patrzę przez okno. Myślę, że specjalnie patrzę przez okno, korzystając z tego, że okno częściowo odbija i będę widział, czy ktoś do mnie podchodzi od tyłu, czy nie, żeby potem się z zaskoczeniem odwrócić. O, dzień dobry, nieznajomy. Czy nieznajoma już w tym przypadku, która akurat weszła do pokoju, byłem zamyślony i się patrzyłem przez okno, więc tak naprawdę czekam, żeby wyjść na kulturalnego. Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. A za oknem już w sumie zmrok przyszedł zaskakująco szybko. Szybko. I masz wrażenie, jakby resztka ciepła wody wytwarzała aż mgłę powlekającą ziemię. Dziwnie, zazwyczaj. Go, o ile nie jest tutaj wcale rzadkim wydarzeniem, aż taka delikatna i posuwista po ziemi nie jest. Ale to, kto teraz dołącza, to jest z powrotem nasza kochana służka, już idąca o wiele głośniejszym, wąsatym i trochę rozmemłanym w swojej białej koszuli, tylko pomijając oczywiście spodnie, ale bez większego szykownego rynsztunku Tomasem, który próbuje lepiej zrozumieć, kto niby wtargnął do ich domostwa. I tak, jak i chcesz mi powiedzieć, że ten bałwan jeden narażał rodzinę jeszcze na takie rzeczy? Drogi Tomasie, ale to on po prostu dbał o rodzinę. Chyba zbyt dosłownie wziął sobie określenie, aby kochać bliźniego, a szczególnie rodzinę. Dobrze, i tak mijają Sybille No i się krwi pędem. pewnie, jak już się powróciła Agnes i przyszedł Tomas, więc już schodzę dalej z tych schodów, gdzie się zatrzymałam w pół drogi. Bo myślę, że czuję się no bezpieczniej. I Idą też tak. podchodzę w stronę Bernarda z nimi. Idą i gdyby nie byli, nie nieśli ze sobą Liczę lampy, jeszcze. to pewnie mogłyby cię aż troszeczkę wpaśne. Gdyby nie to, że nieśli lampę, to by byłaby szansa, Słyszę żeby cię przez dłuższy potknęli. fragment. Dopiero Powtórzysz? teraz, jak nie było cię słychać, dopiero jak Tak, powiedziałeś, że niszczysz wiem, ale lampę. na ci poprawiłem się od nowa, powiedziałem całą tą kwestię. Więc, o, droga Sybilla, dobrze, że jesteś przynajmniej. Dobrze? Nie dobrze. A ty przynajmniej, dziecko, jesteś porządna.
Chodźmy. Dzień dobry, drogiego gościa. Tak, odwracam się od tej szyby i w sumie co ja widzę? Kto to jest? Widzisz wystęgowanego, choć po ubraniu raczej byś tego nie powiedział, bo ewidentnie nie był przyszykowany na przyjęcie gościa, raczej nie zastanowił się nawet chwili nad tym, czy ten odbiór jest wystarczający. Proste, szykowne, błękitne spodnie z pantoflami, raczej po taki pochodzeniu po domu, tak żeby nie było wstydu, ale widocznie po zmierzwionej białej koszuli, oli rozpiętej za daleko, aż troszeczkę, bo już prawie na porządnie, na klatkę piersiową, albo mężczyzna z puszastym wąsem i krótkimi i mi zaciągniętymi w lewą stronę włosami, który jest panem domu, obecnie główną osobą reprezentującą tą rodzinę, bratem twojego ojca. Tomas Korpus. Z pewnością jest ci znany z prostego powodu, że jest Korpusem, tym bardziej uznanego za bycie ekonomiczną stroną rodziny. Tak, na pewno mi ojciec o nim opowiadał, kiedy jeszcze się ze mną kontaktował. Więc muszę, pewnie kojarzę po tym, jak panie Tomasie mówili, że zwołamy pana Tomasa, że to będzie wujek. Wujek Tomas. Z dwóch stron wujek. Takie. No więc przestawi się pan grzecznie? Bernard. I co za... Co pana sprowadza tutaj? Jaki... Czemu mamy dziękować ten zaszczyt, że możemy pana ugościć? Bo chyba nie przed zimnym dniem pan... I myślę, że w tym momencie to ja zauważyłem Sybillę po prostu, która gdzieś tam za ramieniem wygląda. Tak, i... troszeczkę się trzymam z tyłu. Takie. Tak. Czuję tak. Tak się łapię za szyję. Tak, więc miałem przyjść do domu i upomnieć się o wszystko z pozycji siły, ale teraz widząc tą kobietę, którą kilka dni temu z niewiadomego mi powodu postanowiłem udusić na balu. Lecz jakaś niezwykła siła mnie przed tym powstrzymała, chociaż też do niej przyciągnęła mnie ta niezwykła siła. Cały rezon, cała moja duma gdzieś mi wentylem ucieka. I myślę, że się nie odzywam, tylko karpia strzelam tak zwanego i się patrzę na nią. Czyżby pan chciałby poznać, boże, że mi to przechodzi przez gardło, brata, który obecnie leży w malignie? Czyżby się nie pochwalił, że nie jest pan jedyny z jego linii? A, mojego brata, tak, słyszałem o nim, tak. No, dzień dobry. Dobry wieczór się znaczy. No, widzisz. Moja droga, jaka elokwencja. Na pewno nasza rodzina. Tak, nie, mam sygnał ojca. Nie ma. Sybilo, i tak widzisz, i tak wyglądają ludzie, którzy nie edukują się odpowiednio za młodu. Ale dobrze, może panu usiądzie, wskazując ci fotel za tobą. Odwracam się niepewnie, szukając tego fotela, i kiedy go znajdę, to siadam na nim, ale nie patrzę się na Tomasa, tylko patrzę się cały czas na Sybillę. Jak duże konsekwencje mnie zaraz spotkają?
I czy nie trzeba. W sumie okno było nisko, więc może uda mi się je szybko otworzyć i. Ale nigdy nie byłem dobry w skakaniu przez okna i takie gonitwa myśli. Siedzę patrząc na Sybilę z taką bardzo zaciętą twarzą, którą można by uznać za strasznie wrogą. Spilla nie jest ci dłużna, jak jest niewątpliwie źle do ciebie nastawiona i no i tak, rzeczywiście nawiążę do tej sytuacji, w której się poznaliśmy. Mówi, spotkaliśmy się wcześniej. Mówię. Ktoś. I tutaj ci Tomas odwraca się zaskoczony i się w którym. Co moja droga, czyżbyś już go zawczasu poznała i nic nie powiedziałaś? Nie myślałam, że należy do naszego rodu. Myślałam, że jest jednym z pijanych gości na balu, którzy nie potrafią się zachować. Musiała zajść jakaś pomyłka. Nie przypominam sobie pani. No właśnie. Jak mówiłam wyraźnie, pofolgował sobie pan. Nie wnikam, czy to wino, czy to mgła była. I zachowywał się zupełnie nie po dżentelmeńsku. Mgła, powiadasz. Czyli co, rozumiem, że pieniążki się kończą na zabawę. Tak, wracam trochę, kiwając głową, spoglądając na Agnes. Agnes, herbatkę, proszę, już. Agnes jest trochę niezadowolona, bo cały czas patrzona jak najbardziej pasjonujący obraz, jaki w swoim życiu widziała. I z niechęcią, i tak póki jeszcze widzi, tak zarzuca cały czas, że żerawie, co się będzie działo. I odchodzi. Moja Nie droga, proszę, nie proszę pana, żadne pieniądze. Może powinienem mówić wujku. I to z niejednej strony rodziny. Wszyscy się krzywią na to, wyobrażam sobie. A Sybilla mówię. i Tomasz synchronicznie się krzywią. Ej, panie Tomasie, ciężko by mieć pretensje do dziecka, że jest owocem grzechu rodziców. Byłoby to chyba nierozważne, prawda? Doprawdy. Ale Aczkolwiek dziecko nasze może być. Ale miasto ma. dziecko. Niech pan poczeka, aż skończę, bo mam ważniejsze informacje od pana. Ale dziecko może mieć pretensje do rodziców, prawda? Tak, Tomas chce ci odpowiedzieć, ale ewidentnie jest wkurzony faktem, że mu przerywasz. To zazwyczaj ludzie wstrzymują głos, ażeby on mógł się wypowiedzieć, a nie na odwrót. Jednak, jak przyznaję ci rację, tak, często rodzice nie mają najlepszego osądu. Jak spogląda na Sybilę, tak szybko ucieka wzrokiem. Nie, żebym to znał z doświadczenia. A więc młody, gniewny nam, raczej nie młody. Teraz dał sobie sprawę z jednego faktu, dość istotnego faktu, że chyba Bernard jest pierworodnym, tak naprawdę. Więc, masz rację, tak
Wycofuję się powoli, żeby usiąść naprzeciw ciebie w drugim końcu. Przy swojej stronie ściany i tak. Prawda, możesz. Można mieć tak. Tak, tak, tak. A więc jakie masz swoje zarzuty? No ja drogę usiądź. Nie wypada, żeby. Już jak jesteś, to lepiej bądź. Cóż, ani ojciec, ani moja matka nie wyjaśni mi nigdy niczego do końca. Ale zawsze coś było więcej, to nie więcej. Tutaj, tylko gdzieś poza wzrokiem zwyczajnego człowieka, że tak to ujmę. W końcu pojawili się dziwni ludzie, którzy zaczęli się kręcić wokół naszej posiadłości. Coraz bliżej, bliżej spotkaliśmy ich przypadkiem kilka razy. A potem ubudziłem się na ziemi w mojej oranżerii. I cóż, jakby to wytłumaczyć panu? Nie sobą do końca i teraz wiem, że muszę być tutaj. Ciężko mi to wytłumaczyć. Patrzę się na ciebie, tak zastanawiając, co ci może chodzi, tak spogląda na Sybillę i tak trochę się przechylając w jej stronę i o ile może mówić szeptem, o tyle mówi. Mgła mówisz? Mgła? Tak myślę. Już się bałem, że w tym kierunku, którym idziesz, to będziesz się pytał o ptaszki i pszczółki, ale no. Nie, szukam mojego ojca. To trochę jednocześnie i łatwo ci się to uda i raczej niepotrzebnie, nie żeś się uzyskasz zjawił. odpowiedzi. Tak, wręcz można powiedzieć, że będzie milczał jak grób na wszelkie twoje pytania. Cóż, tak jak jego brat, ty będziesz mi musiał to wytłumaczyć. Bo on sprowadził do naszego domu tych ludzi. Jestem tego pewien, że to przez tą rodzinę coś spotkało mnie i moją matkę. Nie wiem, co się z nią stało, ale na pewno nic dobrego. Swoją drogą, co tam u niej? Przypomnij, bieda dobrotliwa ma co u niej, także. Biedni nie jesteśmy, żyło się nam dobrze. Choć dorastanie bez ojca w domu, musi sobie pan wyobrazić, że jest trochę inne niż zazwyczaj. Czy ja wiem, że to tak, taka strata? Będąc odidolowanym i pogardzanym przez resztę szlachty. To raczej sobie trochę zapewniła twoja droga mamusia. Ciężko obwiniać błędami rodziców dzieci. Sam pan to powiedział, przyznał rację. Przyznałem rację, ale też przerwałeś mi, że jednak to miasto nie ma zwyczaju uniewinniać kogoś. To były winy mojej matki, nie moje, więc ona została osądzona, nie ja. Ale nie jestem tutaj po to. Przecież byśmy przechodzili w końcu do meritum. Oczywiście, żądam odpowiedzi. A pytanie brzmi: co się ze mną stało? Kim są ci ludzie? Gdzie jest moja matka? Sybilli myśli oczywiście idą w stronę zakonu i Lorda Shera, który zawsze gdzieś się czai za rogiem. O. Czy oni mają jakieś nie wiem, symbol tego zakonu, czy oni są jakiś taki charakterystyczny sposób rozpoznać, czy nie? To zależy. Jeżeli mówimy o oddani ważni członkowie raczej nie muszą
się obnosić z tym, kim są. Mhm. Raz, że zazwyczaj są znani tam jest siebie, a dwa, jeżeli potrzeba, żeby coś było zrobione, to niekoniecznie każdy musi wiedzieć, a wręcz lepiej, aby nie wiedział. Nie da się za bardzo. Mój drogi, muszę przyznać, że jestem bardziej skonfundowany twoim pytaniem, jeżeli ty sam wyglądasz. Ale można powiedzieć, że jeżeli przychodzisz tylko po odpowiedzi, to niewiele ci mogę powiedzieć. Sam mój brat nie żyje od dobrych jakichś 5 lat, jak nie więcej. Muszę powiedzieć, że ostatnimi czasy nie mam głowy do śledzenia czasu. Przez to niestety to życie mnie pokarało stratą pewnej winnicy. Czy ta panienka, przepraszam, nie przedstawiliśmy się sobie? Miałem wrażenie, że wy się już znacie. Panienka Sybilla jest pana córką? Broń Boże, nie. Boże, trochę. Oczywiście, jako jeżeli byłbym rad, żeby to była moja córka, jednak nie jest nią. Jest. Trzeci brat. Nie? Tak. Jest dzieckiem mojego brata, twojego kolejnego wuja. A z tym wujem co się stało? Wyjechali obecnie. Właśnie Sybilo dzielili się, gdzie się udali. Ostatnio, jak słyszałam, to byli w wiejskiej posiadłości korzystać z lata. Ale pewnie będą dalej podróżować po znajomych i przyjaciołach. Rzadko kiedy zagrzewają miejsce. To są bardzo niespokojne duchy. Jak najlepiej opisał. Ja niestety na taki przywilej w rodzinie nie mogę liczyć. Muszę być tą przyziemną częścią. Mój drogi, bardzo dobrze, jeżeli byś szukał wsparcia finansowego, które na pewno by ci się należy. To jesteś dobrym. Gdzie obecnie przebywasz? Tutaj w pokoju. Zacna odpowiedź? Tak. Jak. Kłamu ci nie mogę zadać. Co wujek oczywiście miał na myśli, czy masz gdzie się zatrzymać, czy chciałbyś zatrzymać się w pokojach gościnnych? Jeszcze nie zadecydowałem, ale skorzystam z oferty. Tak mówię, tylko jednak lepiej, żebyś tu był, został, tak, bo mamy dobrą biblioteczkę, jakbyś potrzebował nie wychodzić, najlepiej byś to zrobił. Tak. Jak, gdzie, tak, Agnes, może Agnes, znajdziesz gdzie ta jakieś herbata? Odpowiedzi wśród starych pamiętników naszej rodziny? Niezwłocznie je przejrzę. A cóż, panie Tomasze, tak jak pan wspomniał, nie interesują mnie pieniądze. Myślę, że mimo, że mógłbym żądać sporej sumy, odstąpię od tego, ale tylko pod jednym warunkiem. Zamiast tego dostanę informacje i pomoc. Niektórzy mówią, że to jest waluta droższa niż złoto, ale słucham. Więc chciałbym się dowiedzieć.
co się stało i dlaczego się to stało. Mój drogi, jakbyś... postaram ci się w tym pomóc, aczkolwiek jakbyś zauważył, nie za bardzo śledziłem twoje pojawienie się na tym świecie, jak i egzystencję. Więc postaram się wybadać ten temat, aczkolwiek natychmiastowej odpowiedzi ci nie mogę udzielić. O, Agnes, jak dobrze, że jesteś. Jesteś herbatką. Odłóż ją, odłóż. Nie będzie nam teraz potrzebna, że zaprowadziłabyś naszego nowego bywalca domu. Ja mam jeszcze krótkie pytanie tylko. Mój ojciec był którym w kolejności bratem? On był drugi? Tomasz brzmi jak najbardziej odpowiedzialny, więc pewnie jest pierworodny i wszystko na jego głowie. A reszta? Tak. Nie? Był drugi, nie chociaż ojciec Bernarda był drugi, jednak cały ciężar, jak zauważono, leży na Tomasie, który wcale takim ukochanym i ulubieńcem swojego ojca nie był. Ciekawe czemu. Dobrze, więc pozwólcie, że udam się na spoczynek i przemyślę moje dalsze kroki. Jestem zmęczony po podróży. Bardzo, bardzo dobrze. Agnes, zaprowadź go. A herbatka? Herbatka? Agnes, powiedziałem, zaprowadź twojego nowego podopiecznego. Goście. Tak, prowadzicie wzdłuż korytarzy. A Tomasz zwraca się do Sybili. Moja droga, słyszałem, że planujesz jakiś bankiet, może tam pokaz, coś tam z moim no, tak, ale synem. Tak, planujemy zrobić wernisze, ale czekamy, aż Mortimer wydobrzeje z przyjęciem. Mam nadzieję, że będzie również brał udział. A tak. Czy to w sumie dobry pomysł teraz robić? Albo może znajdzie się któraś z posiadłości innych? Pomogę cię, dziecko. Myślę, że odwołanie wywoła jeszcze więcej plotek i dociekań, co to się mnie stało. Martwi. Tak, tak. To mnie. Więc nie wydaje mi się, żeby to było możliwością. Może rzeczywiście można byłoby pomyśleć nad zmianą miejsca. To w sumie przejrzyj teraz dokumenty. U mnie jest jedna księga z rozkładem posiadłości i spokojami. Wybierz tą, która najbardziej pasuje wam do waszego wernisażu, ale sugeruję jak najdalej od naszego domu. A ja tu chwilę odpocznę. Sybilla, udając się na górę, tak w końcu nastała chwila spokoju, ale przerwana kolejnym waleniem do drzwi. Co jest dzisiaj? Tym razem, cóż, otwiera to Tomas i krzyki już słyszycie aż od góry. I kobiecy głos mówi: przejdź pan, przejdź, 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 przejdź. Sługa, o mój Boże, jak sługa się dzisiaj ubiera, no Boże. Boże, tak, moja droga. Michel, czy moje uszy słyszą Michel? Nie, twoje uszy nie słyszą Michel.
Jest to zbyt dojrzały głos, i którego nie kojarzysz. Kojarzysz. Mej, moja droga, wyciągaj nasze skrzynie. Trzeba w końcu się rozpakować. Przyjechaliśmy do siebie. Wiem, tak. No co tak stoi? Oj, byś pomógł biedarce. No, moja. Córciu, no chodź. Byłaś z tego powozu. Słyszycie to po całym domu, bo ona się wręcz drze. Ona cichą osóbką nie wracam. Jest. Wracam na dół w takim razie. By poznać przyczynę całego zamieszania. Tak. Widzisz zaszokowanego Tomasa, który podjęło mu mowę. Ale... Dwoje zaginionych krewnych tego samego dnia. Dość. Dość wystrojnie, wręcz znacznie wystrojnie, bo aż w białej peruce ustawionej na wysokość, aż Agnes by podziękowała, bo może by było w końcu, gdyby miała taką perukę, byłaby w wysokości normalnego człowieka, a nie małej, delikatnej staruszki. Łóżki bufiastej sukni, łukni wachlarzem, którego używa tak energetycznie, że się zastanawiasz, czemu ten wielki szop na jej głowie jeszcze nie spadł. No to tak, moja droga, no pomóż biedaczce, a chcę wziąć ten kufer. O tego, a tak. I od razu cię spostrzega. Dzień dobry, moja droga. Co pani tutaj robi? O, jaka Sybilla pustowna twarzyczka. Corvus. A się przedstawiam. Okej, czyli znowu jakieś dzieci najechały. Dorotea. A pan co tak stoi? Bierz pan tą skrzynię. Nie. Lili, kochana, chodź tutaj, chodź. Tak widzisz kolejną ewidentnie młodszą, może zbliżającą oną do twojego wieku damę. Młodą damę. Nie w mniej bufiastej sukni, aczkolwiek ta sobie poderowała wielkiego szopa na głowie, a Tomas chyba w końcu się wyrwał z letargu, wziął tą skrzynię, ale zaczął ją ciągnąć w stronę drzwi. A nie w głąb domu. I może na tym na razie małym zgwerku i rozgardiaszu przerwijmy. My sobie zrobimy małą przerwę na herbatkę, a was zapraszam na dalszą część. Tych jakże gościnnego dnia.